I witam w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzisiaj mamy 6 października. To jest dokładnie sobota. Mam nadzieję, że w Polsce pogoda dopisuje i no tak jak tutaj w krypto, co chwilę się coś dzieje, więc zapraszam do kolejnej audycji. Dzień dobry, krypto. Na początek kuknijmy sobie na Coin Paprykę i zobaczmy co tutaj się dzieje w świecie Krypto, a więc market cap mamy 221 miliardów, o 1% niecały, nie, troszeczkę więcej niż 1%, poszliśmy w górę. Bitcoin oscyluje w około 6636 dolarów i projekty, które najlepiej sobie poradziły w ostatnich 24 godzinach to jest Digitech Futures 65, 91%. Oh ładnie, w 7 dni, 157%, Maker, no to jest 28% i Loom Network w ostatnim dniu 19% i te, które sobie najgorzej poradziły w ostatnich 24 godzinach, to jest KryptoNEX minus 16,45%, Holo, minus 7,60% i Decentraland, 5,63% i spójrzmy jeszcze na 7 dni, bo mamy sobotę, do z całego tygodnia, kto sobie najlepiej poradził, Digitech Futures, zobaczcie, 157%, NEXO 79% i FuturoCoin 64%. I zobaczmy, kto sobie najgorzej poradził w ostatnim tygodniu jest krypto. NEX i spadli minus 29%. Eternal Token minus 23% i ARChain ER minus 13,91%. Spójrzmy, co się dzieje na polskiej scenie YouTube w krypto. Oczywiście tu mam wszystkie subskrypcje z boku tych ludzi, którzy udało mi się zdobyć. Jeżeli kogoś tutaj nie ma ważnego, dajcie znać, ja go tutaj dodam będziemy też wiadomości czytać na bieżąco, co dany YouTuber dodaje. A więc pierwszą to jest portfel Kowalskiego, o którym wczoraj zapomniałem, więc przepraszam Cię, Dasz albo nie dasz. To wczoraj właśnie dodał portfel Kowalskiego. Druga to jest Mike Satoshi, on omawiał wczoraj, dokładnie 15 godzin temu, portfel, synchronizacja i kopię zapasową, czyli zrobił taki krypto dla odpornych, więc jeżeli ktoś ma jakieś problemy, podstawy, on tutaj właśnie w tych odcinkach będzie przedstawiał. Kolejnym takim jest Encyklopedia Kryptowalut i Encyklopedia Kryptowalut dodała testowy stream w ostatnich 24 godzinach, no i Pan Bentyn pojawił się pierwszy raz od tygodnia, witamy, jest tam właśnie na konferencji i prowadzi śniadanie z Bitcoinem i co chwilę tam zaprasza jakichś ludzi, jeszcze jest aktualnie na żywo, ale pewnie jak przerobię to wideo, to już będziecie mogli pewnie oglądać go w czasie przeszłym. Więc to by było na tyle ze sceny YouTube'owej w ostatnich 24 godzinach. Ja pamiętajcie, że w sobotę, w niedzielę dokładnie, w niedzielę jest podsumowanie tygodnia i na tym podsumowaniu tygodnia roz rozmawiamy o kondycji kanału. Ja wam pokazuję wszystko, nie mam nic do yy, utracenia, pokazuję wam wszystkie statystyki, yy, jak się kształtują komentarze, odpowiemy sobie na wszystkie komentarze. Jeżeli macie jakieś pytania, możecie je zadać na maila. To jest BitfenixMapaProtonMail.com, yy, BitfenixMapaProtonMail.com. I jeżeli chcecie zadać, oczywiście możecie w komentarzach, bo ja do wszystkich tutaj patrzę i te najważniejsze y, zobaczymy, jak one się tutaj przedstawiają, więc w niedzielę już zapraszam, a jeżeli ktoś chciałby wysłać do nas fotę, y, jako że y, jest naszym fanem, to też zapraszam gdzieś tam, y, jak słuchacie na laptopie, nie, niepotrzebna jest twarz oczywiście, się dodać na przykład na, na, na jakimś y, fajnym pomyśle, no zapraszam. I na szybciutko tylko, jaka cena w Bitcoina może się ukształtować w przyszłym tygodniu, a więc mam jeszcze 4-5, może... W porywach 7 dni do przekroczenia jakiejś belki w tym trójkącie. Czy to będzie dolna, czy to będzie górna. Mówiliśmy o tym już. Zapraszam na naszą audycję Wróżenie z fusów i tam będziecie mogli zobaczyć, jak ta cena może się kształtować. Ale mówimy, że 5-6 dni nic powinno się tutaj nie, nie dziać. Chyba wiadomo, że jeżeli jakiś wchodzi mistrz z 200. Tysiącami bitcoinów, czy, in, czy chcesz rzucić te bitcoiny, no to my tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, więc ty, już mówiłem o tym w innych audycjach, że najważniejszą ceną, żeby sprawdzić, jak cena bitcoina będzie się zachowywała w przyszłości, czy zrobić taki mały forecast, czyli analizę przyszłości. No to jest cena z dzisiaj. Czyli jutro jak się pojawia i co się wydarzyło wczoraj, no to to po prostu yy, musimy na nowo zrobić taką analizę. No i tu mamy 4, 5, 6 dni, yy, jak do, dojdziemy do tego momentu przebicia. Dobra, przejdźmy teraz do wiadomości, bo tutaj się troszeczkę dużo zdarzyło od wczoraj. No więc yy, na początek SEC. SEC to jest ta komisja, która yy, oczywiście daje nam... I zielone światło do zatwierdzenia etf -ów. No i właśnie się okazało, że w ostatnich dniach zaczyna na nowo rozpatrywać wszystkie te ETF-y. mału. z jednych z takim to jest Proshares, Direction, Granite Shares, NYSE, ARCA i CBOE, BZX. Czyli te wszystkie po prostu tutaj. I pierwszy, o którym mówiliśmy wczoraj, to będzie 26 października odpowiedź na potwierdzenie ETF-ów. CCN informuje nas o tym, żeby zapomnieć tak naprawdę o 500 transakcjach na sekundę na Ethereum, bo właśnie naukowcy odkryli, że może ta liczba zwiększy się do 17 transakcji, 17 tysięcy transakcji na sekundę na bloku Ethereum. We wrześniu Vitalik Buterin mówił o tym, że używając technologii ZEK, Snarks, będzie można wykorzystywać 500 transakcji przez sekundę, ale jeden z Naukowców Barry Whitehead and Alex Głuchowski, o zobaczcie jakie polskie nazwisko, Harry R., London Fool and Philippe Constant Introduce, czyli zaimplementował nową technologię, zwaną Snark Based Sidechain, czyli Snark Based Sidechain, czyli poboczny chain używający tej technologii Snark. I, i wtedy właśnie będzie mógł Gaterium wyjść do 17 tysięcy transakcji przez sekundę. Wow. Jeżeli to by była prawda, to zobaczcie na niektóre te predictions, czyli ceny Ethereum w przyszłości, w przyszłym roku do końca 2019, może osiągnąć cenę 1900 dolarów za jeden Ethereum. No, jeżeli tak się stanie i taka technologia zostanie wprowadzona, no to chylę czoła projektowi Ethereum. Kolejną taką wiadomością to jest 14 włoskich banków zakończyły sukcesywnie transakcje na swoim blockchainie. To znaczy to nie jest swój, ale to jest open source o nazwie Corda. Te 14 banków właśnie mamy tutaj wylistowanych, jak one tutaj się nazywają. Nie będę tutaj czytał, bo sobie połamie po włosku pewnie język. I do tej pory recorda była testowana w innych bankach takich jak Berkley's, HSBC, Intesa, KBC, China, Natixis, TD Bank, US Bank i Wuribank. Jeszcze tutaj są inne nazwy, ale no, o co tutaj chodzi w tym artykule, że nie tylko Ripple, nie tylko Stellar, ale też są inne tutaj metody cross-border payments, czyli transakcjami pomiędzy bankami. Cointelegraph mówi o tym, że eksperci z blockchaina mówią, że Bitcoin jest blisko swojej najniższej ceny w ostatnim czasie. Ja już niedługo dodam kolejną audycję wróżenie z fusów, o czym moje przemyślenia tutaj wtrącę. Kolejna mam tutaj takie wykresy, ale pamiętajcie, że wróżenie z fusów to jest właśnie techniczna analiza. I już niedługo dodamy właśnie taką audycję. Koń telegraf informuje o tym, że Circle przejęło platformę. Czyli jak ktoś ma jakiś startup, czy, czy ideę w głowie, ludzie mogą po prostu dawać pieniążki, i to jest coś takiego jak GoFundMePage, czy, 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 czy inne tego typu, typu strony. Więc brawa dla Circle! I tutaj możemy wyczytać, że w tą firmę Seed Invest, która się nazywa, ta crowdfunding company, to tak naprawdę średnia, najmniejsza ilość, ile ludzie zainwestowali do tej pory, to jest 500 tysięcy w jakiś startup, jeżeli ktoś tam miał, miał jakiś pomysł, a najdroższa, ile zebrali dla jednego projektu, to było. 2 miliony dolarów. No i tu teraz taki delikatny przerywnik, żeby wam o tych wiadomości nie zabolała zabalał, w głowa, więc widzimy właśnie, jak um, syn się pyta ojca, tato, czemu ty nie powiesz mamie, jaka jest twoja praca? On tam mówi po cichu, nie mogę, jestem doradcą ICO, nie mogę się ujawniać synu. <laughs> dobra, 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 wracamy do wiadomości. Cointelegraph również informuje nas o tym, że chilijski rząd będzie rozpatrywał adopcję blockchaina w swoim parlamencie. The Block mówi nam o tym, że w Anglii, na przykład, już niedługo wyjdzie Land Registry na blockchainie, czyli Land Registry, księga wieczysta. No to kolejna adopcja, widzicie. Ciekawy jestem, kiedy w Polsce wyjdzie właśnie taka księga wieczysta na blockchainie. Reddit informuje nas o tym, że Coinsoda miało exit scam, czyli po prostu wyszło, opuściło projekt i gdzieś się zaszyli. No więc kolejny projekt, wiadomo, pamiętacie, jaki to był RAID, czyli procentowość, ile nowych ICO znika po prostu. The blog informuje nas o tym również, że 60% firm farmaceutycznych właśnie już teraz eksperymentuje z blockchainem. Jeden z najdłuższych pracowników z Coinbase N informuje: Adam White właśnie opuścił firmę. I Jonathan Keller, ex-CEO, czyli były współwłaściciel of Incinet, zastąpi jego miejsce. I królewska rodzina w Liechtenstein jest zainteresowana tym, żeby użyć też technologii blockchain do administracji w ich kraju. Więc kolejna adopcja, widocznie już wszystkie takie większe państwa świata zaczynają implementować blockchain w różnych tego dziedzinach, o czym będzie, przekonacie się w następnym artykule, który tutaj właśnie przygotowałem dla was, to jest były pracownik Google chce wykorzystać blockchain do świń, <laughs> jakkolwiek to brzmi i do rejestracji w hotelach, więc będą śledzić pewnie od tej świnki od miejsca, gdzie tutaj na farmie mieszkały, aż do miejsca na talerzu za pomocą blockchaina. No i oczywiście będzie można rejestrować w hotele za pomocą też blockchain. W Japonii firmy tech, czyli te, które mają informatyczne, będą płacić swoim pracownikom już w bitcoinach. Niektóre się zdecydowały właśnie, że na przykład firma GMO Internet będzie płacić 1000 jenów, to jest 660 funtów miesięcznie do około 4000 swoich pracowników bitcoinem od Lutego przyszłego roku. Jestem ciekaw, kiedy w Polsce będzie się płacić bitcoinem. To by było na tyle dzisiaj. Dzisiaj króciutko, bo w sobotę i w niedzielę, pamiętacie, jest dużo mniej wiadomości niż zawsze, więc jeszcze dzisiaj prawdopodobnie pojawi się z może już dzisiaj nie, jutro, bo jutro niedziela, pamiętajcie, będę miał czas nadgonić wszystkie rzeczy, więc będzie nowy kryptoporadnik, wróżenie z fusów, to wszystko jutro i będę musiał ponagrywać parę audycji na przyszły tydzień, bo wiecie, jak ja pracuję, nie będę się powtarzał, nie będę tutaj narzekał, bo nie o to tutaj chodzi. Mam nadzieję, że robię tutaj dobrą robotę dla Was i Wam się podoba i mamy to kontynuować, więc dzięki, jeżeli podobał Wam się film dzisiaj, czy, czy, czy jakiś z przeszłości, dajcie zawsze polubienie, bo to nam pozwoli się wylistować na jakichś lepszych pozycjach. Jeżeli oglądacie inne filmy, i jeżeli możecie oczywiście napisać jakiś komentarz, to super. Tyle tylko o was wymagam. Nic więcej, naprawdę nie potrzebuję. Jeżeli mamy na przykład 354 wyświetlenia dziś, dzisiaj rano, jednego filmu i dacie 250 łapek, jestem zadowolony i nic mi więcej do życia nie potrzeba. E, oczywiście życzę Wam wspaniałej soboty. Mm, nie pijcie za dużo i widzimy się już jutro. Pozdrawiam. No i prawie bym zapomniał, zostańcie z Bitcoinem.